cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, to jest już piąty odcinek z Borderlandsa. Co my tu robimy tak w ogóle? Dlaczego my tu jesteśmy? Bez jaj. Ja chcę moją misję, chwileczkę. A gdzie mam... Dlaczego tu jestem w ogóle? Takie pytanie. No, dla mnie to jest śmieszne. Nie, ja chcę wrócić po... tego, Tukej Baha. Ja chcę od niego misję. Co to ma znaczyć? Tepają mnie, kurcze. Boty, kurcze. A może to twoja sprawka z złomie? No nie, no... Nie wkurzajcie mnie już nawet. Wejdę na mapę. Tu jest ten... Gdzieś jest tutaj ten Tukej Baha. Ja chcę do niego iść. Nie ma nawet takiej opcji, żebym do mnie szedł. Kurde, gincie. Na mnie jesteście niczym. W porównaniu z innymi wrogami. Groźniejszymi. A coś wychodzi, coś wychodzi. Albo i nie. O, wyszło tu. I na hita poszło. Idzie, idzie, idzie. Jeb, krytyka walnąłem mu. No i cały mózg mu poszedł. No, oszalał ogólnie. Ja sobie pójdę do innego. Chcę do Tukej Baha. O, dobra, mamy do niego już niedaleko. I zrobimy sobie jeszcze jedną misję poboczną. Tam widziałem. Więc chcę sobie u niego jak najlepiej wykonać. Chwileczkę, tu masz skrzynię się, mam w niej hajs. Dobra, teraz aha, to jest tutaj w postępach. I nówka misja, poziom 9. A który mamy level? A level mamy... Gdzie nam to w ogóle? Aha, 8. A to są misje na poziom 9. To może sobie najpierw oddamy misję do Zeda, a potem się przejdziemy do niego. Taki jest przynajmniej mój pomysł. Nie wiem jak wy. Dobra, zdechło. O, tu też zdechło. Mam cela, spokojnie. CS dużo robi. Nie no, w CS-a nie grałem, spokojnie. Ale nie no, mianowicie Borderlands 2, BF3, tam niekiedy Call of Duty i te sprawy. Dobra. Wracamy do doktorka Zeda. I dostaniemy nie lada nagrodę. Tu jeszcze sobie wbijmy. I sprawdźmy. Sprawdźmy tutaj, co możemy kupić i ile mamy hajsu, to co najważniejsze. Tukej z Wave. A, to sobie mogę sprzedać, nie? Na sprzedaż. A, bo ja nie chcę ze strzelby strzelać. Nie pasuje mi coś takiego. Tu mam jakąś snajperę, 53 damage, podpalająca jeszcze. Abyśmy sobie popatrzyli na inne bronie, typu pistole. O, mamy... Chwileczkę, to jest SMG. 13 damage, ale moja lepsza. O, to jest... To jest snajperka? Nie, to jest bardziej taki karabin. Widzę. Czekajcie, porównam sobie z moją bronią. Ale jak chcecie, myślałem, że się da porównać, ale to widzę, że gówno. Dobra, weźmy sobie tą broń zatem. Okej, to ja ją sobie kupię. O tak, tak, kupujemy, kupujemy. Czemu by nie? Zobaczymy, co to za broń mniej więcej. To jest SMG. Teraz mamy kałasza. To zawsze możemy zamienić. O, lepsza celność, lepszy fire rate. Jeszcze dodatki ma. O, weźmy sobie. I to możemy sprzedać w zasadzie. O, z celowniczkiem.
O, wpyto, jaki celownik. Masakra. Ale to jest widać, że to jest ten karabin. A nie jakiś SMG. To sobie sprzedamy. Dobra. I tu jeszcze sobie wejdźmy do sklepu, jeżeli chodzi o ammo. O, tu wszystko na fulla jest, widzę. Nie, bo lepiej sobie uzupełnić. Tak sprawdzam. Lepiej sprawdzić, niż mieć to na sumieniu. Właściwie lepiej to zrobić, niż potem mieć na sumieniu. O, na full. Tu jeszcze granata nie mogę. Chciałbym sobie wziąć combat rifle, mogę upgrade dokonać. Dobra. Pięknie. Okej, dobrze, pięknie. Mogę jeszcze dokonać paru upgrade'ów. Tak z ciekawości. Nie mogę. Aha, to chyba jest jednorazowy upgrade. Tak mi się przynajmniej coś wydaje. Dobra, skacz tutaj jeszcze. Tu jeszcze sprawdzimy, ale to jest wszystko już na full zebrane. Okej, wracamy do Zeda. Z nowym karabinkiem maszynowym. Okej. O, proszę. Czekaj. O, skrzyneczki, hajsy. Dobra, teraz ci oddajemy misję. Zajebiście. O, coś dostaliśmy. Jakieś ładunki wybuchowe. I mamy ten 9 level. No dobrze, zajebiście. Ale chcę sprawdzić misje, jakie tu obecnie mam. Job hunting, tu mamy fabularną. Jeżeli to jest fabularna, chwileczkę, fabularna, to ona ma poziom normal, czyli jest 7. No to idziemy. Najpierw robimy te łatwiejsze rzeczy, a potem idziemy po te trudniejsze, żeby nam potem było coraz łatwiej. Tak by było najlepiej. O, tam widzę. Możemy mu hejdzika strzelić. A jak dostał i już level up. Zajebiście. Dobra broń. Jak mu łeb. On stracił łeb po prostu. Krytyka mu takiego walnąłem. Że to jest po prostu masakra. O. Czekajcie, bo psy się. I dostał. Jeb, double kill. O, o, wyszedł kolejny. Dostał. Kurde, cacko nawet pro, powiem wam szczerze. O, wyszło kolejne gówno. Dostało, ale ma bardzo mało ammo, jeżeli chodzi o przeładowywanie. Ma tylko 12 w magazynku jednym. Ale plus jest taki, że większy damage. I to się naprawdę liczy. Dobrze, idziemy tu Kejbacha. Robimy misję na miarę 9 poziomu, który już posiadamy obecnie. Mogę sobie jeszcze wbić punkt skilla, żeby po prostu było. To sobie dajmy tą żaróweczkę, ale ja naprawdę dalej nie ogarniam tego skilla Lilith. Nie wiem, może w późniejszej części ogarnę. Dobra, bierzemy twoją misję i teraz mamy poziom normalny, bo posiadamy 9 level, to jest zajebiste. Dobra. Blade Flower Seeds. Aha. Dobra, spokojnie kolego. Z moją bronią to taka sieka się tu zrobi, że to jest po prostu. Jeb, dostał. Jak dostał, kurde. Ty, double kill. Kolejny double kill, kuziwa. Prota broń jest. Nic dodać, nic ująć. Dla mnie cacuszko. Dobra. A do takiej Lilith to nawet pasuje ta broń. Dobra, trzeba się teraz skierować w stronę misji pobocznej. Zrobimy sobie to. Czuję, że nagroda będzie całkiem niezła. Tylko cierpliwości, trzeba znowu się tam udać. O, możemy zebrać. Widzę, że teraz zbieramy sobie ammo do kałasza. Właściwie, no tak, do kałasza maszynówki.
Dobra, tepaj mi się. I ogólnie wam powiem, że miałem dzisiaj nagrać Wieśka, ale będzie Borderlands i jutro będzie Wiesiek z, myślę, że z Asasynem albo coś innego zamiast Asasyna. Ale też nie było za często Asasyna, dlatego może sobie weźmiemy częściej. Tu mamy ammo, to się nie będę już dobierał. Ale tutaj popatrzę. Nie, moja tarcza lepsza. Patrzę, a same gówna. Nic do sprzedaży nie ma. Ale na co mi to? Właśnie, chyba nie wyposażyłem jeszcze tego. Nie, mam wyposażone. Aha, mogę teraz sobie zmieniać granaty. Dobra. Okej, dobra. Otwieramy tu kolejną skrzynię, pusto. Wiecie, lepiej czysty, stuprocentowy loot, niż potem to wszystko omijać. O, to jest piesio. O, to już taki łatwy do zabicia nie jest. Ale to jest dalej do zabicia. Jep. Przeładowanie. O, ty! Oż, kurde. Przeładowanie. Patrz, skaczą. Dostali. O, kurde, ten kwas na stu kąsi. Ale gdzie on jest? A tutaj. Takie buty. Biorę hajs cały. 4 kafle mam. No to jestem w miarę jakoś ułożony, jeżeli chodzi o pieniądze. Kierujemy się teraz tutaj. O, tutaj widzę, że jeb, dostał. Kurde. Ma też odrzut tam troszeczkę. O kurde, dorosły, dorosły. Aha, chyba rozumiem, o co chodzi w jej skillu. Dobra, już pojmuję bardziej. Jeb ci. O kurde, kwas. Jak dostał. Dobrze, żeśmy nieźle oberwali. Trzeba uważać, no broń ma pewne minusy, ale plusem jest to, że dobry damage. I to najważniejsze. Nie wiem teraz, czy dobrze idę w ogóle. Aha, to ma być gdzieś tutaj. Mniej więcej. Ale jak ja tam pójdę? To mnie zastanawia najbardziej w tym wszystkim. Bo nie ma żadnego sposobu póki co. Chyba, że tutaj trzeba przyjść. Co jest też to możliwym sposobem. O, słyszę, słyszę. Bydlaka. A, dostał. Kurde, muszę uważać. Ty patrz, zaskoczyli mnie. Macie tu z granata. Kurde, jeb ci. O, fuck. Oż ty w życiu. Jest ciężej, powiem wam. Wow, spokojnie, spokojnie. Patrz. No, padliście. Plujesz tym kwasem, jak kurde menel spod mo... Oż kurde. Rzuć, że tak... Oż kurde. Nie! Będzie zgon. Chwileczkę. Trzeba taką taktykę zastosować. Dobrze, zdechłeś. Bier to. Dobrze. Ty patrzcie, rzeczywiście ciężkie zadanie. I mam nadzieję, że dobrze idę. Kurde, skubane mają. O, lepsze granaty. Aha, to jest chyba ten, grenade mode. Tak mi się wydaje. Dobra, założyliśmy i teraz jest lepiej, myślę. Kurde. Użyjmy sobie potki. Ona nas wyleczy. I biegniemy dalej, no bo nie ma co się tu opieprzać za bardzo. Lepiej coś zrobić, żeby było dobrze, niż źle. A tego nie chcę. W ogóle chyba teraz żeśmy... No właśnie, tak patrzę i widzę, że
Jakoś to niezbyt. Ale chyba trzeba będzie przejść całą tutaj mapę, żeby tutaj wskoczyć. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Dlatego trzeba będzie tu przejść wszystko. No cóż, trudno. Dobrze, jedno zdechło. Plujesz tym kwasem. Łoż ty. Dobrze, zdechło. Rzucaj, rzucaj granatami. O fuck. Dobrze, stałem level up, jeżeli chodzi o nawalanie z tej broni. Dobra. Patrz, więcej tu się zrobiło. Przeładuj lepiej. Kurde, pluję tym kwasem. Tak powalony. Najlepiej z bliska nawalać. Wtedy większy damage idzie od nich. Dobrze. Aj! Kwas, kwas. Najgorszy typ. Dobra. Przynajmniej wszystko pozdychało. A my się trzymamy w miarę dobrze. Sprawdzam, czy czegoś nie zapomniałem. Wiecie, tak zlutować. Jep, dobrze. Ammo. I to się liczy. Tu jeszcze coś jest. Dobrze, bierz wszystko, co się przyda, Leaf. A jak chcesz naprawdę coś osiągnąć. I myślę teraz, że dobrze idziemy. Ale to trzeba też uważać, żebyśmy nie zabłądzili. Bo będzie szkoda takiego błędu popełniać. O, wychodzą, wychodzą. Tu nawet nie muszę celować. Proszę. No i zdechłeś szybko. Hajs mi tu dawaj. No dużo żeś mi hajsu nie dał, widzę. Idzie kolejny. Takie mam przynajmniej wrażenie, że ktoś tu idzie jeszcze. Kurde, ja już się prawie pogubiłem. Nie, teraz chyba wracam, nie? Nie. Teraz to ja powolutku czuję, że się albo mogę zgubić. Ło, 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 ło. Gdzie tam wychodzisz? Patrz. Skubany, zdychasz. Teraz chyba trzeba tutaj iść. A nie wiem, na co dwa razy strzeliłem. Jak za pierwszym zadziałało. Dobra. W górę to już nie możesz pluć. Tak sobie tym kwasem. Czekaj, jeszcze raz trzeba mu strzelić. Dobrze. Dostało mu się. Coś wypadło. A, słaba pipiduwa. To lipa. Co my tu mamy, bo widzę, że póki co. O, skrzyneczka. Proszę. Co, czekajcie, to jest shotgun. Tak, shotgun. Tak, shotgun. Tu kolejny shotgun. Lipa. Ale zbierę sobie wszystko, co tu jest. Świetnie. Czyli to pewnie była ta dodatkowa jaskinia. No właśnie. Tak też coś mogłem myśleć. No dobrze, zaraz to ogarniemy wszystko. Też muszę, wiecie, szybko, bo mam już chyba 16 minut odcinek. 17 albo nawet już. Nie chciałbym, żeby to trwało pół godziny. Dlatego coś tam porobię, żeby... O kurde. Skubany. Dobra. A dostali! To było do zajebiste! Dobre, dobre! O kurde, ale do obrywam. Oż ty w życiu. A, jeszcze plują kwasem. Oż fuck, fuck! O kurde, biegnij, 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 uciekaj. Podsać tu granata. Najwyżej zginie. A, dobre! I tak się to robi! No! O, jeszcze jeden kolega. Już dostał. Widzę, że... naprawdę idzie mi dobrze. Jak na poziom trudności tej gry. Właściwie misji. Już troszeczkę przesadziłem.
Aha, to teraz mam zebrać takie te pierdółki. Dlaczego mi to wszystko wskazuje tutaj? Jak ja mogę tutaj zebrać? Dobra. To chwileczkę, jeszcze tu sprawdzę, gdzie mogę zebrać takie nasionka. Trzeba je pozbierać. Te ostre, ta. No właśnie. Trzeba je pozbierać. Tu gdzieś jeszcze były? Tak sprawdzę na wszelki wypadek. Ale to chyba raczej nie. Nie. Tak wycelowałem. A, czyli w tych jaskiniach są nasiona do ostrych kwiatów. Dobra, rozumiem. Tak to ja tłumaczę. Dobrze, to pozbieramy te nasionka. Będzie gites. I tutaj nie było na przykład. No wiecie, w takich. Dobra, tu nic nie było, na szczęście. No to idziemy dalej. Wezmę sobie jeszcze jedną potkę. Mam mało HP, a nie chcę zginąć. Szkoda bym było mojej śmierci. Obserwuj. O, tutaj widzę kolejny. Dorosły. A taki dorosły to wcale nie był przy walce ze mną. O, tu kolejne nasionko. Jep. Doskonale. O, jakieś główienka mogę sobie tu polutować. Dużo ammo do kałasza. Przyda się. Dobra. Biegiem, biegiem szybko. Dobrze. O kurde! Badass skak! Faka shita! Rzucaj granata. Tyż fuck. Dobrze. Czekaj no. Ja go tutaj zmyliłem. On mnie tu już nie zniszczy. Już zdechł! Dobrze! Właśnie, amator. Ale bydle chciało. Czemu to bydle się jeszcze rusza? Zdychaj. Kto ci pozwolił tutaj jeszcze żyć? To była całkiem dobra akcja, czyli mój skill, skill Lilith, służy po to, żeby zatrzymać się w czasie. Znaczy zatrzymać czas i uciec od śmierci. Tak mogę to ja zinterpretować. Przy okazji jest wybuch, który im zadaje damage po zatrzymaniu czasu. Wybornie, powiem wam, jak na skill Lilith. Dlatego uważam, że ona jest OP. Tu jeszcze. Dokładnie! Moja krew! Jakiś shotgun. Tu snajpera. A, nic dla mnie. Aha. Też się cieszę. Ale dobra, gdzie jest więcej nasion? Ja myślałem, że gdzieś tu zbiorę więcej nasionek. Aha, tu jest piąte nasiono. Aha. To gdzie teraz mam zebrać? Dobra, czyli teraz biegnę tutaj. Dobra, czaję już. Powolutku czaję bazę. Aha, ja tak dziwnie to zrobiłem. Czyli teraz mam jakby takie ułatwienie już. Po części. Bo już tam zebrałem, a teraz tutaj muszę zebrać. Dobre. Dla mnie to jest takie już ułatwienie. Tu trzeba się wykazać parkurem. Takim trochę byle jakim, ale parkurem. I to ostatnie nasionko gdzieś tam dalej widzę jest. Się przeskoczymy, zbierzemy i uciekamy do Tukej Bacha. I zakończymy sobie odcinek w ten sposób. Patrzę na mapę, czy się nie gubię przypadkiem. Ale ogólnie dzisiaj było bombowo, jeżeli chodzi o ten odcinek. Sporo takiej ekstremalnej walki. Trochę skilla teraz poużywałem, bo już właściwie się zapoznałem z tym skillem. I widzę, że skill robi swoje. Nie powiem, że jest aż taki noobski. Skill naprawdę daje kopa. A ta broń również. Przede wszystkim. Bo też naprawdę broń niczego sobie. Aha, teraz się muszę już cofnąć. To, żebym teraz właśnie zrobił błąd. Teraz muszę się cofnąć, żeby dostać to nasionko. No zrobiłem taki błąd mały, no trudno. Ale najważniejsze, że już wiem, gdzie mam iść.
Przynajmniej będzie to z głowy. Zakończymy sobie odcinek. Jutro postaram się tego Wiedźmina wrzucić. No wiem, nie ma go często, a jeszcze siedzę w... O! Lol. No i dobrze, tym lepiej dla mnie. No ja tu patrzę, jakieś nasionko, myślałem, że to tutaj muszę iść konkretnie, ale teraz mam problem. Mianowicie taki, że nie mogę teraz wskoczyć, dlatego muszę teraz zrobić taki myk. A, czyli teraz będę musiał całą jaskinię jeszcze raz obwejść, żebym mógł sobie spokojnie wrócić. Może być, przy okazji jeszcze pogadamy tak na szybko. Tak, co do MTA, to często w tym tygodniu wrzucałem. Właściwie już był dwa razy w tygodniu. Właściwie w poniedziałek to wrzuciłem go dlatego, bo nie było go w sobotę. To był taki zaległy odcinek. I sporo wyświetleń, oglądacie, widzę, że podoba wam się. Moja ekipa już się ogarnia powoli. I coś czuję, że może to z tego coś wyjść, jakaś naprawdę porządna armia. Nie chcę rekrutować ciągle. Rekrutuję tylko wtedy, kiedy naprawdę widzę, że ta osoba ma szykowną postawę, potrafi się obronić i przede wszystkim ma humor. I takie cechy gracza w moim gangu sobie cenię. Najbardziej przede wszystkim. Dobra, ja już bym bardziej chciał pójść na misję, ale to sobie jeszcze zbiorę. No, mam na fulla. Tak, Wiedźmina no za często go nie ma. Wiem. Dlatego będę musiał się wziąć za to, żeby był... O, to mam na hita i 10 level. Pretty. O ty, chciał mnie zaskoczyć. Chłopak. Aj, to był błąd, że przeładowałem. Ale w sumie nawet dobrze zrobiłem. Bo miałbym problem wtedy. O, kolejny. Ło! Pudło! Lamo! Proszę, dostają, kurde. Pięknie. Ty patrz, zaatakował! Odważył się. Zaryzykował. Ale gówno zrobił. Tak czy siak. Dobra, idziemy teraz tutaj. Nie. Na dół trzeba iść. Bo pójdę źle i znowu zrobię błąd. Dobrze. Dobrze, że kontroluję. Jeszcze. Okej, to idziemy już do naszej bazy. Zresztą bazy. Zrobię sobie jeszcze handel. Sprzedam przy okazji te pierdoły. Tak, to na sprzedaż. O, to na sprzedaż. Snajperka na sprzedaż. Ja nie będę strzał snajperkami. Nie. I ta pipidówka, moja pipidówka to jaka jest? A, lepsza, to mogę sprzedać. Dobra, zajebiście, to też grenade mode też. I tu jakaś tarcza słabiutka. I już mamy pokaźną ilość hajsu. Kupmy sobie jeszcze ze dwie potki. Dobrze. I tu jakaś tarcza. Tutaj patrzę, ja mam i tak dalej najlepszą. Tutaj ammo sobie skołuję. Jeszcze. Tak na koniec. Okej, to już poszło i nic już więcej nie muszę. A dodajmy sobie grenade update. Właśnie. Dobrze, żebym pomyślał. Okej, dobra, to możemy iść. I zaraz skończymy odcinek. Szybko się przebiegnemy. Oddamy misję. Expa będzie sporo zapewne. Ale zyskaliśmy kolejne levele. To mi się podoba coraz bardziej. Już naprawdę jestem na wysokim poziomie. Dajmy sobie to. Dobra. Chciałem jeszcze uzupełnić skilla. Żeby wiecie, była moc. Dobra. O, hajsy. Pudło. Bierzemy wszystko. Idziemy dalej. Przed siebie. O, kolejny. Jeb, ledwie wyszłeś z swojej nory i dostałeś w cienkie wory. Jeb, przeskocz to. Parkour działa. Szybko biegniemy do niego i zaraz kończymy odcinek. Dobra. Już zaraz oddamy misję i zakończymy.
Coś będzie w śmietniku tym razem, nic. Kuźwa. Szkoda. Yo, masz tu misję. Uuu, snajperka. Na sprzedaż pójdzie. A, już nie masz misji. Nie ma za co. Bez jaj. On nie otwiera jadaczki, ale coś mówi. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Borderlands. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie i możecie czekać na następne odcinki co 2 dni. Yo, tam coś się pali, hajs, nie, stracę mój hajs.